Tak, wszystko już jest załatwione. Oczywiście. Dzień do widzenia. Dzień dobry, słucham panów. Czy to jest firma Rączka Development? Tak jest, czym mogłabym panu służyć? My chcieliśmy z prezesem, bo my w sprawie tych domów, co ogłoszenie było w gazecie. A prezes jest bardzo zajęty, ale na pewno panu przyjmie dyrektor generalny. Panie dyrektorze, jacyś panowie przyszli. Dzień dobry. To panowie, tak? Tak. Dzień dobry. Dyrektor generalny Bliniak. Dyrektor generalny Bliniak, w jakiej sprawie panowie przyszli? W sprawie domów z ogłoszenia. Tak jest. I? Chcieliśmy z prezesem porozmawiać, bo to... No niestety, prezes jest bardzo zajęty. Ma w tej chwili bardzo ważną konferencję, ale gdyby mogli panowie spocząć na sekundkę, dobrze? Czy ktoś się panami zajął tutaj w ogóle? Znaczy my rozmawialiśmy z panem. Aha, dopiero panowie przyszli, tak? To prosimy poczekać sekundkę. Jak tą cegłą? Za 750 miliardów. Miała być za 600. No ale jest za 750, specjalna, ekologiczna. Ekologiczna, czysta, tak? Tak, tak. Zdrowa. Ktoś się panami zajął? Znaczy myśmy z panią rozmawiali. Aha, cholera jasna, cholera jasna. Doris! To jest Doris. Dzień dobry. To są nasi klienci. Doris, zajmie się panami. Tak jak pan uczył? Tak, uczyłem. Kawa czy herbata? Może być jedno i drugie? Bardzo proszę. To ja kawę poproszę. A ja herbatę. Z mleczkiem? Nie. A pan? A ja z cukrem bez mleczka. Już mówię. To są zeszłotygodniowe faktury przecież. Jak to może tutaj być? No to już z przyszłego tygodnia. Aha. Proszę. Za sekundkę, dobrze? Zaraz prezes. Panie Arku, no co pan z toalety? Prezes nie może w tej chwili, ale to jest nasz główny projektant, inżynier Blacharz. Blacharz. Który dla panów będzie projektował właśnie te piękne, wspaniałe haciendy w naszym osiedlu. Ale nie może w tej chwili, bo musi na naradę. Jak z tymi zgłoszeniami? Panie dyrektorze. No już 1000. 1000? Tak. W ciągu ostatniego dnia. Dnia? Tak. 1000. Tak? To zrobić listę społeczną. I odmówić. Dobrze. Oczywiście panowie zdążyli, tak? To są, panowie są ostatni w tej kolejce, ale to nie znaczy, że nie będziecie pierwsi u prezesa. Słucham. No jestem. Kto pan jest? No to co? Bogdan. Goniec. No tak, pan go wczoraj przyjął. Musiałem być pijany. Pan nigdy nie pije. No kochany, pan tak nie może. Panowie siądą, pan tak nie może wyglądać. Naprawdę. No nie może być goniec w firmie największej na świecie. No nie może, bym trochę skłamał, ale na pewno największej w Europie. Na starym kontynencie. Tak wyglądać, no. Przychodzą poważni ludzie, biznesmeni, klienci, no. Jak pan wygląda? Zdrowe, to jest świeże wszystko. No to świeże tutaj. 14 godzina jest dopiero w tej chwili. Nie idziemy spać. Ja sekundkę panu wypiszę 10 milionów na jakiś garnitur porządny. A na buty? Ojej, dobrze, niech pani to wraca głowy. Bardzo proszę tutaj. Dziękuję. Panowie? Mógłbym zadzwonić do sekretarki, ale powiem to osobiście. Prezes Rączka ma dla panów chwilę wolną. No to thank you. Mówię, że thank you. Słabo słychać Stany coś dzisiaj. A. Chciałem przedstawić. Tak. To są nasi klienci, to jest Rączka. Prezes Rączka. Rączka. A. No właśnie dzwoniłem, bo kupiłem ulicę w Nowym Jorku. No ale wróćmy do tych spraw, które panu sprowadzały. Słyszę tu od kolegi, że panowie zainteresowali się naszym osiedlem Atlantyda. Bardzo nie... tak, ale chcielibyśmy coś bliżej dowiedzieć się. Bo to tylko z ogłoszenia wiemy. Rozumiem. Przede wszystkim udało się panom jeszcze dostać się na naszą listę. Pokazujemy zdjęcie satelitarne naszego osiedla. Bardzo proszę, to jest pana dom, a to jest pana. Chcieliśmy bliżej siebie. Niech pan przybliży. Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Bardzo proszę. O! Teraz dobrze?
Panowie, całe osiedle jest strzeżone, otoczone jest drutem kolczastym, są gniazda karabinów maszynowych, a niezależnie od tego wypuszczane są wściekłe, krwiożerce psy. Ale tresowane. No tak, one nie tkną osób mieszkających, bo poznają po kluczach. Także... A jak ktoś obcy z kluczami przyjdzie? No to puszczą, ale nie wypuszczą. No po prostu. Bardzo dobrze są rozwiązane sprawy zdrowotne. Na przykład wodę ciągniemy z 48 kilometra w dół. No jak się odkręci, no to troszkę się czeka, ale jak już pójdzie, to nie daj Boże. Przepraszam, prezesie, czy ktoś się panami zajął? No tak. Doris! Cholera jasna! I teraz tak, panowie. To wszystko, co mówię, to jest tylko część tego, bo tutaj nasz kolega, konstruktor, inżynier Blachasz. Blaszak. Blaszak, no i to metal. Ma parę takich ciekawostek dodatkowo dla panów. Proszę. Przede wszystkim te domy są ogniotrwałe. No, większość. Zdecydowana większość, tak. Pan ma ogniotrwały? Tak. Ja też. No nie, pan właśnie... A że musi pan uważać, żeby nie zapruszyć, albo no do sąsiada zajść, jak pan chce popalić. Chociaż... Ale może by się dało załatwić jakoś... Może by pan, w drodze wyjątku, jeszcze dla pana zrobił ogniotrwały. No, to się jutro koledzy tym zajmą. Dziękuję. No niech pan nie będzie taki skromny, jeszcze ten drobiazg. No, to jest pomysł mój, nie będę ukrywał. Układ, wie pan, dachówek pozwala na zachowanie stałej temperatury. Latem 45 stopni i zimą też 45 stopni. A dach zimny. Tak jest. Nieprawdopodobnie. Nie ciągniemy żadnych rur, nie ma grzejników, nie ma żadnych kabli. A telefon? Właśnie, w każdym pokoju jest telefon komórkowy, w każdej komórce satelita. I panowie, teraz tak. Ale może jeszcze cena. Proszę uprzejmie. Cena. Więc to tak wygląda. Tak nisko? To jest całość? Nie, to jest wpłata pierwsza. Przy podpisaniu umowy, dzisiaj. A później to jest rozbite bardzo, to tu z kolegami z księgowości, żeśmy dla wygody naszych przyszłych lokatorów podzieli to tak, 60% w tydzień po podpisaniu umowy, 60% ceny, później 65% w zasadzie, bo tutaj dochodzi taki mnożnik, 65% przed oddaniem stanu surowego. W momencie, kiedy oddajemy stan surowy, wpłacacie panowie jeszcze 70% ceny, a reszta jest rozłożona na 25 lat. 25 lat? Można krócej? Nie można, to jest dla pana dobra. Po co panu krócej? Dłużej, ale mniej za to pan płaci, rozumie pan? No tak, a czy my moglibyśmy zobaczyć ten teren? Oczywiście. Tylko proszę bardzo, właśnie, tutaj... Bo tak naocznie to co innego. Naocznie, właśnie chciałbym, żeby panowie podpisali te umowy. Tu jest pana nazwisko, tu jest pana nazwisko. I natychmiast po podpisaniu ja panom teren osobiście pokażę. Moglibyśmy do jutra jeszcze się zdecydować. Tak, to po podpisaniu mogą panowie się jeszcze narazić oczywiście. Proszę. Decydujesz się? No myślę, że tak. To jest chyba szansa. Ogniotrwały dom. Tak panowie. Jest, strzeżone, psy. Ochrona. Wszystko. Woda zdrowa. O, dobrze. I panowie, mam dla was jeszcze taką informację, że prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu będziemy mieli akt własności tego terenu, także będziemy mogli ruszyć z budową. Druga dobra wiadomość to, że rzadko to robię, ale tym razem wstanę, żeby panu pogratulować. I za chwileczkę do was zejdę do wozu. Może pan poprowadzi, ja muszę jeszcze się połączyć ze Stanami, bo... Pieniądze to jutro, tak? Nie, tu zaraz kolega weźmie od pana i zapokwitowanie. Jeszcze jedną ulicę chcę kupić w tym Nowym Jorku. Gratuluję. I want to buy another street. Yes, big one. Thank you. Piękny dzień, panowie, prawda? Ale niech pan powie, bo rzeczywiście jest piękny dzień, ale czy to gdzie jest ten teren? No więc właśnie jesteśmy na skraju. Dobrze mówię? Tak jest, tak. O, to wszystko, aż po tamte drzewa, to jest ten teren. No, ty... proszę, zieleń, powietrze pale, a w ogóle nie czuć, że pale. A woda jakaś tu jest gdzieś w pobliżu? Woda. Tu jest ujęcie wody mineralnej, proszę pana. Już jest gazowana. Nie, gazowana już jest gotowa. Z kranu będzie panu leczyła gazowana woda z wszystkimi ciepła, mikroelementami. Wszystko pan. Magnes będzie. Może pan gazowaną wodą szt nawet robić. Ale znowuż te kominy widzę, to one paskudzą na pewno powietrze.
Jak paskudzony. Przy nie dymią, niech pan się przyjrze. No nie. A poza tym, jeśli tylko ktoś będzie miał z państwa pretensje o te kominy, no to wyburzymy. Ale nie, 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 to są nasze kominy. Nasze, to jest nasza to elektrociepłownia ekologiczna. A? Ona już pracuje. I tam pociągniemy nitkę. No dobrze, ale pan mówi, jak, że... Jak tę nitkę? Przepraszam cię, to musi być porządna gruba rura. No, ale to w naszym slangu budowlańców tak się mówi. Aha. A potem trójniczek. Dobrze, ja przepraszam bardzo, bo ja chciałem na tego. Panowie, ale przecież tutaj nic w ogóle nie jest zrobione. A pan mówi, że za cztery miesiące my się wprowadzi. Jak to nie jest zrobione? Chwileczkę. Jest posiana pszenica. Pod spodem, prawda? Jest teren uzbrojony. Żeby pana. Nie tracić roku wegetacyjnego, myśmy posiali pszenicę, tak. Sprzedamy, żeby jeszcze był niższy procent, jeśli chodzi o oprocentowanie kredytu. Dla waszego dobra. No, Rączka tak. Development myśli o wszystkim. Tu jest teren uzbrojony, tak. Tu już są plany bramy, stąd dotąd będzie brana z wjazdem. Tam za tymi drzewami nawet już security jest wykopany taki fundament mały. Tak, jest. To zaraz tam pójdziemy. Ja może pokażę plany pierwszego domu, może dobrze? Gdzie one tam już nie, są? Ale to w biurze. Nie, to ale może tutaj w biurze. Kołeczki są już wbite, to tylko naprawdę przychodzą robotnice, mają wszystko wyznaczone, i po skoszeniu pszenicy. Klap stoi dom, klap stoi domek. No ale jak to? Ale przecież to tutaj ma być 60 domów, panowie. A nawet 65. A. No to chyba nieduże, bo to nie na takim terenie. No nie, no to projekty zobaczymy. Ale działki ogromne, bardzo duże działki, dzieci się będą mogły bawić, ogrody. To wszystko mamy specjalnych ogrodników, którzy na wasze życzenie to zrobią. Będzie ogrodzone. Ale panowie, ale tu już nic nie ma. Tutaj to trudno uwierzyć, że... A co by pan chciał, żebyś wielką płytę postawił, ursynów? Niech pan się zastanowi. No tak, swoją drogą ma rację troszkę. No jak, ale podoba ci się, nie? Teren jest piękny. No, piękny jest. Dzieciaki będą miały używanie tutaj. I za cztery miesiące, popatrz, już tutaj będziemy, no. No, no cóż, no to do biura w takim razie. Szkoda z takiego pięknego terenu, no ale jednak pora podpisać dokumenty. Panowie są przygotowani, mam nadzieję. No tak, bo no. Też tak, wpłaty, tak. Prawda, to trzeba szybko zrobić. No to chodźmy. Przepraszam, pan tu siedzi? Tak, bo ja muszę zadbać. Panie dyrektorze generalny. Ha, to panowie. Dzień dobry, ktoś się panami zajął? Właściwie to nikt. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma, tylko ten dywan tutaj tak. Do pralni. Proszę pana, może byśmy się, bo tutaj już godzinę siedzimy, co ja do picia coś może jest. Doris została zwolniona dyscyplinarnie. No mnie chodzi o Doris, coś na napić się. Tak. Aha. Beatrycze. Słucham pana. Mamy kawę? Kawy już nie ma. Kawa jest niezdrowa. A poza tym, panie dyrektorze, to papier się już skończył. Do faksu? Do faksu to już dawno. Aha, dziękuję. Ale wie pan, bo my chcieliśmy z prezesem, bo... To... Prezes ma teraz naradę. To może wieczorem? Wieczorem ma drugą naradę. W nocy też ma naradę. A rano? Rano jutro. Rano? Ma naradę. Ale wie pan, ale to osiedle, no co z tym osiedlem? No to osiedle już nie będzie budowane. No to właśnie, to... Wycofać nasze pieniądze. Pieniądze. Mówię, ale po co? No bo to całe nasze oszczędności. Będzie budowane drugie osiedle. Zobacz, tutaj będą takie domki. I te domki będą miały spadzisty daszek. I tu obok będzie tak drzeweczko. A tutaj zaraz będzie taka matka buda dla psa. I to jest właśnie taki pomysł, żeby buda była tutaj połączona przejściem od razu do mieszkania. I na łańcuszku takim tutaj krótszym, ale ten łańcuszek będzie można w każdej chwili z domu, nie wychodząc na zewnątrz, odczepić, żeby piesek sobie mógł pobiegać. I ja wymyśliłem, bo właśnie z prezesem będziemy budowali obok siebie drugą taką hasjentę połączoną, wszystko będzie łazienkami. Dlaczego łazienkami? Żeby zaoszczędzić na rurkach. A dlaczego zaoszczędzić na rurkach? A dlatego zaoszczędzić na rurkach, że tutaj, prawda, jak będzie więcej rurek, to będzie można fontanny z tego nadmiarowych potem zrobić. Ale podałem taką sugestię, ona została przyjęta, prawda? I to wszystko będzie ogrodzone wielkim żywopłotem. Żywopłotem w malin, żeby te maliny potem można było zbierać, karmić dzieci zdrowymi malinami. A tutaj potem będzie jakoś, jeszcze potem zrobimy oczyszczalnię ścieków na lewo od tego wszystkiego i wspólnotę dla czterech, dla pięciu domków. Nie wiem, a tutaj okienka, właśnie z oknami to mój problem. Co zrobić z tymi oknami, żeby właśnie, bo szyby są drogie dosyć, z plastiku wstawiać to też jest niebezpiecznie w tej chwili.